Marcin Kwaśny, 40 L. Aż boi się myśleć, czy dałby radę przetrwać bolesny, rozwód, gdyby ona nie wyciągnęła do pomocnej dłoni. To dla niego wyjątkowo trudne, czas. Nic nie zapowiada tego, by batalia rozwodowa Marcina Kwaśnego i Diany Kołakowskiej kwaśny szybko, się zakończyła. Reklama artysta długo nie mógł się pogodzić z porażką, jaką jest rozpad trwającego ponad 10 lat małżeństwa. Najpierw w naszym związku pojawił się kryzys spowodowany używkami, imprezowaniem i kobietami, mówił szczerze Gwiazdor. Z czasem zrozumiał, jaki popełnił błąd. Na szczęście, wtedy znalazły się obok niego osoby, które go wsparły. Jedną z nich była Ewa, Ziętek, 66 l Aktorzy poznali się w teatrze kwadrat, w którym razem pracowali. Urzekł mnie od samego początku. Jest prawdziwym dżentelmenem, a to rzadkość dzisiaj. Komplementuje go starsza koleżanka. Gwiazda pozostaje rzadką, ale jedynie formalnie. Od dawna jestem sama i dobrze mi z tym, zdradza. Wie, co to trudne rozstanie, dlatego też potrafi zrozumieć dramat. Jaki przeszedł Marcin. Ona dobrze wie, co przeżył, on potrzebował trochę takiego matkowania opieki podkreśla informator na żywo Rozmowy z przyjaciółką sprawiły, że poczuł się silniejszy. Inaczej zaczął patrzeć na życie. Zrozumiał swój błąd. Dziś czuję się już zupełnie innym człowiekiem i jest gotowy na nowy początek, również ten zawodowy. Marzy mu się kariera reżysera i producenta. Wiem, że jest w stanie zrobić rzeczy niebywałe i bardzo trzymam za niego kciuki, podkreśla aktorka czy dzięki jej wsparciu uda mu się sprawić. Że jego firma producencka Lemoncz odzyska na znaczeniu w środowisku teatralnym i filmowym?